Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom, w zależności od pory, kiedy są Państwo z nami. Dzisiaj z nami generał Waldemar Skrzypczak, stały gość podróży. Kłaniam się nisko, panie generale. Witam pana, witam państwa, dobry wieczór. Sunak, Rishi Sunak, Wielka Brytania wyśle do Polski myśliwce i 16 tysięcy żołnierzy. Będą też bronić polskiej przestrzeni powietrznej. Tak zapowiedział na konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Tutaj jest jakaś wyjątkowa więź pomiędzy Wielką Brytanią a Polską? Znaczy widać wyraźnie, że jest ta więź. I wydaje się, że to są też relacje między panem premierem Tuskiem a premierem Sunakiem. To jest raz, dwa. To my jesteśmy teraz mocno spięci z Wielką Brytanią przemysłowo, to znaczy my od Brytyjczyków kupujemy między innymi wyposażenie i w ogóle budujemy wspólnie naszą fregatę Miecznik, również budujemy system obrony powietrznej Narew z dużym udziałem Wielkiej Brytanii, pocisków rakietowych produkcji Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy obiecują sobie jeszcze więcej w współpracy zbrojeniowej polskiej i brytyjskiej, w związku z tym ta przychylność ze strony Brytyjczyków jest zrozumiałą, bo nasze 4% PKB to są znaczące pieniądze, po które Brytyjczycy już sięgają i chcieliby pewnie jeszcze w tę naszą kieszeń głębiej sięgać. Pod warunkiem, że będą to zakupy uzasadnione, będzie to budowało nasze wspólne zdolności i deklaracje Brytyjczyków mówiące o tym, że będziemy wspólnie działali, są obiecujące i wobec tego warto traktować ich po partnersku, bo to, co do tej pory się dzieje z ich strony, moim zdaniem jest bardzo obiecujące. Z tym, że będzie być może niebawem zmiana władzy w Wielkiej Brytanii, będzie trzeba się może dogadywać z nowym liderem. Partia Konserwatywna nie ma najlepszych ostatnio not. Znaczy, to zobaczymy, poczekajmy, jak się sytuacja rozwinie. Wydaje się też, że w Wielkiej Brytanii wszyscy mają świadomość tego, jak wielkim zagrożeniem jest to, co się dzieje za wschodnią granicą. I na pewno nie jest to sprzyjające temu, co mówią konserwatyści w Wielkiej Brytanii. Więc być może jeszcze sytuacja jest do odwrócenia, być może jeszcze ci, którzy w tej chwili sprawują władzę, ją utrzymają, bo podkreślam, zagrożenie jest realne. W związku z tym trzeba budować te zdolności, które w tej chwili Wielka Brytania wspólnie z nami w ramach NATO buduje. Czyli niezależnie od rządu, myśli pan, podsumowując ten temat brytyjski, że ta linia wsparcia dla Ukrainy będzie kontynuowana? Znaczy, wydaje mi się, że nie powinni z tej linii Brytyjczycy zrezygnować, bo wnoszą duży wkład, znaczący wkład. Teraz 500 milionów funtów no właśnie dedykują Ukrainie. Znacząca kwota i wydaje się, że to jest wyraźny gest świadczący o tym, że jednak Brytyjczycy mają świadomość tego, że to jest ich, dla nich wyzwanie też, jak i dla nas. Co przekażą Brytyjczycy, bo pojawiły się zapowiedzi pojedynczego pakietu sprzętu dla Ukrainy? Łodzie bojowe, pociski? Znaczy generalnie Brytyjczycy mogą przekazywać im pociski, znaczy pociski obrony przeciwlotniczej, bo to jest w tej chwili kluczową sprawą dla Ukrainy, to obrona powietrzna, którą mocno przeżydzili Rosjanie swoimi uderzeniami w systemie obrony powietrznej. Jest duży poziom zużycia rakiet. Ukraińcy nie mają wielu rakiet w zapasie do tego, żeby móc z dużą częstotliwością prowadzić ogień do lecących różnego rodzaju obiektów ataku powietrznego armii rosyjskiej. Zatem to jest klucz. Ponadto, tak wspomniał pan o łodziach, to również są to łodzie, które są przygotowane do tego, aby działać i na Dnieprze, na dorzeczach Dniepru, ale i również na Morzu Czarnym, ponieważ Brytyjczycy dysponują takimi robotami, można rzecz, pola walki, czyli na wodzie i pod wodą, że mogą skutecznie zapobiegać działaniu floty czarnomorskiej, ale i nie tylko, ponieważ część łodzi wykorzystywana jest do działań, do takich sabotażowo-dywersyjnych, które są wykorzystywane na Dnieprze i na dorzeczach Dniepru. I muszę powiedzieć, że wojska ukraińskie bardzo skutecznie, a głównie Gwardia Narodowa, bardzo skutecznie wykorzystuje tego typu łodzie. Będą Storm Shadow, będą pojazdy, w tym Husky. Tradycyjnie, to od Brytyjczyków tradycyjnie to dawali. Storm Shadow jest bardzo skutecznym środkiem i ważne jest to, że Ukraińcy, nie bacząc na to, co Amerykanie zabraniają wykonywania uderzeń głębokich na infrastrukturę krytyczną, paliwową,
Rosji, to jednak Ukraińcy nie wahają się, atakują i moim zdaniem mają do tego prawo. Co oznacza ta eskadra myśliwców RAF? To jest raczej uzupełnienie jakiejś luki, czy po prostu wzmocnienie bezpieczeństwa? Wzmocnienie bezpieczeństwa i to jest w ramach rotacji sił powietrznych NATO. Brytyjczycy mają, można powiedzieć, swój dyżur, dlatego te tajfuny będą stacjonowały u nas na terenie Polski, będą dalej współdziałały z naszym lotnictwem, z lotnictwem amerykańskim, również z tym lotnictwem, które bazuje natowskie na terenie Nadbałtyki. Zwykle podczas naszych rozmów pan generał z dużą dozą ostrożności wypowiada się na temat polityków. W polityce pewne rzeczy obiecują, aż tu też dotyczące wieści ze Stanów Zjednoczonych. Tak miało się skończyć, tak przewidywał pan generał w związku z tym pakietem dla Ukrainy. I pytanie, dlaczego tak późno? Poczekajmy na podpis prezydenta jeszcze Stanów Zjednoczonych. Ale mam nadzieję, że to już się dzieje. Zresztą my wiemy o tym, że ten pakiet, on się zmaterializowany, to nie są pieniądze czy w żywej gotówce, tylko to są już materiały, które Amerykanie sprzedali, można powiedzieć, za te pieniądze Ukrainie, za swoje pieniądze oczywiście, co dali Ukrainie. Część środków materiałowych już jest w Europie i moim zdaniem w tej chwili transportowane są w pobliżu granicy do przeładunku na środki transportowe armii ukraińskiej po to, żeby szybko zasilić armię ukraińską tą amunicją, głównie tu myślę o rakietach przeciwlotniczych, o patriotach, które już też idą i o na Samsach, plus amunicja artyleryjska do haubic 155 głównie, bo to jest to, co najważniejsze w tej chwili dedykowane jest przesłane Zjednoczone z tego pakietu już kupionego. Natomiast pozostałe zapasy amunicji będą docierały systematycznie na Ukrainę, przy czym proszę zauważyć, że według informacji płynących stamtąd, to część środków już została wydana, część środków jest na spłatę pożyczek, które zaciągnęli Ukraińcy, a część środków będzie rzeczywiście dedykowana na zakup sprzętu. Według szacunków specjalistów Zachodu to jest tylko 14 miliardów dolarów, czyli to jest trochę niewiele w stosunku do tej ogólnej kwoty 61. To pozwoli, moim zdaniem, to, co dostaną Ukraińcy na te pieniądze, pozwoli im trwać w obronie tak gdzieś do wczesnej jesieni bieżącego roku. Co dalej? No właśnie, według CNN większość już broni z tego pierwszego amerykańskiego pakietu dla Ukrainy znajduje się już w magazynach w Niemczech i w Polsce, więc znany jest ten model działania amerykański. Czyli tak podsumowując, to tak Stany Zjednoczone dotują własny biznes. Te fabryki amerykańskie będą chodzić na pełnych obrotach. Tak to wygląda, tak jest też z zapowiedzi Znaczy, medialnych. Amerykanie nigdy inaczej nie robili. Amerykanie u nas je kupują, tylko kupują u siebie, bo to są ich pieniądze, pieniądze ich podatnika, więc to jest z ich punktu widzenia racjonalne, tym bardziej, że oni mają możliwości, mają zapasy, mają w magazynach jeszcze środki walki, a zatem oni je za te pieniądze kupują dla Ukraińców. Zastanawiające, dlaczego pewni politycy, tak idąc właśnie tym tropem, nie chcieli właśnie tego typu rozwiązań, bronili się przed zagłosowaniem, jeżeli rzeczywiście pieniądze zostaną w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, wie pan, to jest wielka gra. Pół roku brak było decyzji. To wybiło, można powiedzieć, atut, który mieli Amerykanie w ręku. Byli liderem tej koalicji wspierającej Ukrainę. Zresztą oni byli inicjatorami tej koalicji. Nagle się okazało, że brak nam wodza, że brak przywódcy. Trochę to wywołało duże zamieszanie w Europie, bo NATO tej misji nie podjęło. Stoltenberg nie był tym liderem i nikt nie był liderem w Europie. I ta trochę pomoc była taka chaotyczna i kropelkowa. To bardzo, bardzo poważnie osłabiło moim zdaniem zdolności Ukrainy do prowadzenia obrony. Natomiast ta decyzja w końcu się pojawiła, ale powtarzam, to była gra w Stanach Zjednoczonych. Ona cały czas będzie tą grą, ponieważ tam dużo też było tych, którzy byli przeciwnikiem wspierania Ukrainy kosztem Izraela. W związku z tym, że część uwagi przeniesiona została w Stanach Zjednoczonych na konflikt na Bliskim Wschodzie, to i też to było działanie polityków, no bo elektorat jest bardzo ważny w opinii polityków Stanów Zjednoczonych, oni muszą się z tym elektoratem liczyć i tak pokazali, że się z nim liczą, choć opór był duży i też wynikający z tego, że było wielu republikanów, którzy są
przeciwni polityce Bidena i wspierania Ukrainy. Czyli ta pomoc do wczesnej zimy, tak? Obstawia pan generał, że Znaczy, wystarczy. jeżeli się nic nie wydarzy, nie będzie kolejnych pakietów, to moim zdaniem wszystko to, co płynie z Zachodu, czyli ze Stanów Zjednoczonych i z Europy, biorąc pod uwagę intensywność walk, która będzie narastała, ona nie osłabnie, ona będzie narastała, to zużycie będzie środków walki tak duże, że to, co dajemy i dawać będziemy jeszcze w najbliższych tygodniach, być może miesiącach, to starczy Ukrainie do, powiedzmy, do wczesnej jesieni. Podkreślam, intensywność działań będzie rosła. Napór Rosjan będzie rósł. Rosjanie, moim zdaniem, zwiększyli szansę dla siebie jeszcze kilka tygodni temu, kiedy Ukraińcy alarmowali, że nie mają czym walczyć i kim walczyć. I to chcieli wykorzystać Rosjanie, ale szczęśliwie, moim zdaniem, Ukraińcy od ubiegłego roku, od października, przygotowali się do obrony, mają fortyfikowane miasta, do obrony okrężnej, szczególnie Kramatorsk i Słowiańsk, które moim zdaniem już od roku są przygotowane do obrony okrężnej, są obsadzone przez wojska, także tam czeka Rosjan wielka przeprawa. Ponadto pozycje obronne, które znajdują się między Bachmutem a Słowiańskim Krematorskiem, są dobrze ufortyfikowane, są obminowane czy zaminowane, także Rosjanie mają poważne problemy z pokonaniem tych pól minowych, które postawili Ukraińcy, ale na podobieństwo tych, które postawili Rosjanie w roku ubiegłym na Zaporożu. I wydaje się, że ta wojna minowa jest jakby sposobem na zahamowanie tempa natarcia armii rosyjskiej, stąd te działania ofensywne, które są bardzo, bardzo mocno prowadzone, z dużą intensywnością, nie mają dużego tempa, nie mają dużo zdobyczy, ale to wynika z dobrej obrony i z tego, że muszą Rosjanie systematycznie pokonywać głębokie pola minowe. W poszukiwaniu również systemy Patriot. Niemcy obiecują, że szybko dostarczą, jak to możliwe. Mamy też kwestie Szwecji, Hiszpanii, naciski nawet Niemiec na Włochy i Grecję. To jest też gorący temat. Tak, brakuje systemów na pewno, bo im kilka systemów zniszczyli Rosjanie, ale brakuje też i rakiet do tych systemów, które mają. W związku z tym trzeba i rakiety, i systemy, żeby tą obronę przeciwlotniczą zagęścić, jak było to na początku tego roku, kiedy nawet u schyłku ubiegłego roku, kiedy ta obrona była gęsta i straty, jakie Rosjanie ponosili, były rzędu 90% w czasie ataków powietrznych. Czyli ta pomoc, która teraz, mam nadzieję, zmierza, jest w drodze, to jest pomoc przed potencjalną kolejną rosyjską ofensywą, tymi działaniami, które będą się tylko nasilać. Znaczy, generalnie, moim zdaniem, ofensywa trwa. Rosjanie, tak jak powiedziałem wcześniej, oni zwiększyli tą szansę dla siebie, kiedy armia ukraińska nie miała się czym bić, ale powtarzam, nie doceniamy obrony, którą Ukraińcy przygotowali przeciwko Rosji. My o niej nie mówimy, a ona jest skuteczną. Ona nie jest w pełni obsadzoną, bo Ukraińcy nie mają tyle wojska, żeby cały ten front obsadzić, tym bardziej, że oni ponieśli duże straty. Jednostki mają stany osobowe rzędu 40-60%. Ale mając rozpoznanie satelitarne od Amerykanów, od AWACS-ów, widzą, gdzie Rosjanie gromadzą swoje zgrupowania uderzeniowe i na te kierunki przesuwają swoje skromne, bo skromne, ale mają odwody, które reagują. I ta obrona, moim zdaniem, jest tak dobrze przygotowana, że Rosjanie nie mogą jej pokonać. I tempo dlatego też ofensywy, która moim zdaniem jest, trwa. Jest takie wolne. Jeżeli ktoś liczy na to, że będą jakieś wielkie przełomy w czasie tej ofensywy, to moim zdaniem niech na to nie liczy, ponieważ moim zdaniem Ukraińcy w obronie wytrzymają. A te pęknięcia, które są tam na niektórych kierunkach, to one są zawsze likwidowane lub w oparciu o pozycje ryglowe, one są, te natarcie armii rosyjskiej jest paraliżowane. Warto by było, żeby ci, którzy mówią o tej obronie, mówią o pęknięciach w obronie, wiedzieli, jak się buduje struktury obrony. Pozycje główne, pozycje zapasowe, pozycje ryglowe i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać tych różnych, że tak powiem, systemów fortyfikacyjnych, ale trzeba powiedzieć, że zawsze obrona jest głęboką i to pozwala manewrować obrońcy i nawet tą przewagę, którą mają Rosjanie rzędu 5-6 razy nad obrońcą, niwelować skuteczną obroną.
Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało też decyzję, podjęło decyzję, która ma zapobiec jakiejś możliwości uchylania się od służby wojskowej dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają poza granicami kraju. Słuszny ruch? Ukraińcy pójdą na front? Nowi Ukraińcy? Znaczy, jak oni trafią, na przykład z Polski, tam, kto ich tam skieruje? Jeżeli oni sami nie wyrażą woli, to na front nie trafią. No bo ja nie mam takich, znaczy my nie mamy w Polsce takich narzędzi administracyjnych, żeby Ukraińców wyłapać i przewieźć na granicę i wysłać ich na Ukrainę. Nie ma takiego porozumienia międzyrządowego, więc nie ma takiej mocy sprawczej, która by to spowodowała, więc nie bardzo rozumiem, co mają na myśli Ukraińcy, mówiąc o tym, że nie będzie obsługi konsularnej. Na wieść o tym na pewno żaden Ukrainiec, który znajduje się w strefie Schengen, nie będzie szedł do konsulu, do konsulatu czy do ambasady ukraińskiej na terenie na przykład Polski czy Słowacji, tylko wsiądzie w autobus i pojedzie do Francji albo do Hiszpanii. Także to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, bo moim zdaniem deficyt wojska w Ukrainie jest bardzo duży, ale nie wiem, czy Ukraińcy mają pomysł, jak spowodować to, żeby Ukraińcy młodzi chcieli na tą wojnę przybyć do Ukrainy, czyli wrócić do Ukrainy. Ostatnio rozmawiałem z takim przedsiębiorcą ukraińskim, młodym człowiekiem w Warszawie, który powiedział, że jak będzie trzeba, to on pojedzie dalej. Pojedzie dalej na zachód. Nie po to on tu przyjechał do Polski, otworzył swój biznes, jakiś biznes IT otworzył. Dobrze mu się wiedzie, widać wyraźnie. To powiedział, że wyraźnie, że on, jeżeli będą go ścigali tu, to on wyjedzie dalej, wyjedzie jeszcze głębiej, albo gdzieś jeszcze w ogóle wyjedzie. Także to jest takie bardzo symptomatyczne, takie sygnalne, bym powiedział, jeżeli chodzi o mentalność tych młodych Ukraińców, którzy nie widzą siebie na wojnie, nie widzą siebie w okopach. Ale wydaje się, że to są błędy, które rząd ukraiński popełniał już dawno temu, 2 lata temu, albo i głębiej, umożliwiając taką masowy eksodus ludzi, w tym i poborowych. Panie generale, temat, który też jest gorący w ramach naszej lokalnej dyskusji, to obecność amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Polski. Uważa pan generał, że to zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo? Wie pan, ja się nie posiłkuję sondażami. Ja jestem żołnierzem i ja znam doktryny rosyjskie i wiem, czym jest broń jądrowa. Choć tego nie doświadczałem, ale byłem edukowany i znam rozmiary zniszczeń, które powstają w wyniku użycia broni jądrowej. Nuclear sharing jest to parasol nuklearny, który jest budowany przez państwa w ramach NATO. Oczywiście za zgodą Stanów Zjednoczonych, bo to Stany Zjednoczone muszą wyrazić zgodę. Nie wiem, czy Stany Zjednoczone chciałyby mieć broń jądrową w strefie przyfrontowej, a tą strefą przyfrontową jest Polska. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to obiekt zawsze, czy pokusa dla działań dywersyjnych, sabotażowych, różnego typu. Nawet terrorystycznych, bo przecież te techniki terrorystyczne ewoluują, a to byłaby wielka pokusa. Po drugie, to jest również temat dla naszego lotnictwa, bo zakładam, że nosicielami tej broni byłyby samoloty. Czy F-16, czy F-35. Problem polega na tym, że zawsze nasze lotniska, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy państwem tym frontowym, czyli jakby w pierwszym rzucie strategicznym NATO jesteśmy, to nasze lotniska będą obiektami pierwszej kolejności rażenia. Jeżeli nasze samoloty zdążą wystartować i przebazować się na zapasowe lotniska gdzieś w NATO, to jak nie zdążą wystartować, to będą zniszczone lotniska. To nie wystartują, bo będą zniszczone lotniska, będą zryte lotniska. W związku z tym zadaję sobie pytanie, kto będzie nosicielem tych ładunków jądrowych, które będą dyslokowany w Polsce, bo jeżeli samoloty nasze odlecą, to trzeba będzie im to pobrać z magazynów w Polsce, zawieźć tam. To nie lepiej już teraz, zawczasu, mieć swoje magazyny na terenie któregoś z państw przy założeniu, że będziemy tej broni jądrowej używać. Czy mamy stwarzać warunki do tego, żeby Polska była obiektem uderzeń, w pierwszej kolejności uderzenia, jeżeli chodzi o magazyny broni jądrową i powstania, na przykład, jak to zakładali kiedyś Rosjanie, totalnej strefy zniszczeń i skażeń na terenie Polski, żeby wojska NATO nie mogły pójść na wschód. Cenę byśmy zapłacili ogromną. Więc pytanie jest takie, czy w przypadku, gdyby doszło do konfliktu z użyciem broni jądrowej,
czy Polska nie będzie pierwszym i ostatnim celem. Mimo To wszystko klasa nasza polityczna, przedstawiciele rządu przez ostatnie lata podnosili ten problem. Tak, podnosili ten problem. Przy czym ja zauważyłem jedną rzecz taką, nie wiem, czy to jest zgodne z prawdą, ale jest to narracja Trumpa, tak mi się wydaje. Bo przypomnę, że bardzo aktywne były te tematy za czasów poprzedniej prezydentury Trumpa. Teraz wizyta prezydenta w Stanach i rozmowy z Trumpem i temat wraca. Temat wraca. I w zasadzie bym powiedział tak, ten rząd, który teraz trzyma sterę w ręku, temat tego nie podnosił. Poprzedni, owszem, kilkakrotnie podnosili, ale moim zdaniem byli gaszeni przez Amerykanów, którzy moim zdaniem nie widzą potrzeby dyslokowania magazynów amunicji w strefie przyfrontowej, amunicji jądrowej, w strefie przyfrontowej. Więc ja bym zapytał najpierw o to, jakie strategie Amerykanów, jeżeli chodzi o rozmieszczenie broni jądrowej, a potem ewentualnie, jeżeli oni uznaliby, że mogą być, to wtedy prosić o to, żeby być nuclear sharing. Natomiast proszę pamiętać, że my jesteśmy pod parasolem jądrowym cały czas. Jesteśmy pod parasolem amerykańskim, brytyjskim, niekoniecznie francuskim, bo oni w planowaniu strategicznym jądrowym nie są, nie biorą udziału, ale mają też potencjał jądrowy. A zatem wydaje mi się, że jeśli doszłoby do wymiany ciosów, to one to nie muszą być te ciosy z udziałem naszym, bo one i tak niezależnie od nas będą się działy. I będzie to wymiana ciosów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Głównie, no bo i Wielką Brytanię, bo oni mają ten potencjał nuklearny, który jest parasolem natowskim. Tak sądzę i tak chciałbym wierzyć, że tak jest. Bo bazy lotnicze, w których jest akurat rozmieszczona amerykańska broń, to Holandia, Niemcy, Belgia, tak, Włochy, Tak, ale to są Turcja. te państwa, które są w programie nuclear sharing. To są Włosi, Belgia, Holandia, Turcja i Niemcy. Natomiast myśmy nie aspirowali wcześniej. Okazuje się, że jednak aspirujemy, chcielibyśmy. Znaczy ja powiem tak, biorąc pod uwagę fakt, że magazynowanie możemy realizować w oparciu o magazyny amerykańskie, które są w Europie, na nasze potrzeby wobec tego, że nasze lotnictwo by musiało odlecieć z uwagi na niszczenia na lotniskach, to rozmieszczenie tych magazynów na terenie Polski naszego położenia nie zmieni, przeciwnie pogorszy. Ale to moja opinia jako wojskowego, który wie, czym jest, czym może być, przepraszam, wiem, czym może być ta apokalipsa, która wynika z wymiany ciosów jądrowych. Przypomnę tylko jeszcze to, o czym mówiono przy okazji pułkownika Kuklińskiego, jakie były zamiary stron. Strefą to jest zniszczenie największej, czy strefą zgniotu, jak to woli, to była Polska. Czy my mamy być tą strefą tych totalnych zniszczeń nuklearnych, które wynik, do którego doszły między wymianą ciosów między Stanami a Rosją. Nie chciałbym tego na pewno, natomiast ja jeszcze wierzę w to, w rozsądek, że nigdy do wojny jądrowej nie dojdzie. Więc się do niej nie szykujmy, szykujmy się do wojny kondycjonalnej, budujmy potencjał sił kondycjonalnych, żeby tym potencjałem Rosjan odstraszać. Dmitrij Pieskow już ostrzegał przynajmniej stronę polską, groził odwetem, że jeżeli podejmie niezbędne kroki dla bezpieczeństwa kraju w przypadku rozmieszczenia takiej amerykańskiej broni, prezydent Andrzej Duda deklarował, że jesteśmy gotowi. No tutaj pan generał przekonuje, że no, z tą gotowością jest różnie. Znaczy powiem tak, Pieskow jak zawsze, Pieskow, Zacharowa, Miedwiediew, myśmy się do ich narracji przyzwyczaili. I przez 20 lat Putin nas przyzwyczaił do straszenia nad bronią jądrową. I nie wiem, kto się jeszcze boi Pieskowa i tego, co on opowiada, bo w zasadzie można powiedzieć tak, że w narracji, propagandzie, czyli wojnie informacyjnej przeciwko nam skierowanej przez Rosję, element broni jądrowej i użycia pojawia się cały czas. Dla mnie to, co mówi Pieskow, to żadne nowo, więc my się nie obawiajmy, bo mieliśmy prawo się do tego przyzwyczaić i to niech się oni nas boją, bo to my mamy przewagę militarną nad Rosją. I chyba te deklaracje, ich i ostraszanie nas z groźbą wojny jądrowej wynika z tego, że to oni się boją nas, a nie my ich. I niech tak będzie. I niech tak będzie. Panie generale, dziękuję serdecznie dzisiaj za dziękuję poświęcony bardzo. Czas. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.